drugie miejsce. I właśnie o tej walce o drugie miejsce wiem, że na pewno możemy podyskutować, bo też zerknijmy, jak gęsta jest tabela póki co. Szóste miejsce i drugie dzielą tylko dwie wygrane, więc takie zwycięstwo dla Illuminar Gaming w teorii na ostatnią drużynę z tabeli w praktyce niesamowicie ważne. Ciekawi mnie ten draft, bo Wisła Płock, jakby, to już jest moment, w którym nie masz nic do stracenia. Szanse na playoffy praktycznie czysto matematyczne, realnie są bardzo, bardzo wątpliwe i czekam na to, czy może, nie wiem, wyjdą z czymś szalonym w drafcie. Bo może to tydzień temu był ten Darius, tydzień temu była Nidale dla Benka. To jest takie naturalne, że myślę sobie, nie masz już nic do stracenia. Szczerze, graj Kleda na bocie, nie wiem, graj Karmia na tobie, graj cokolwiek, bo to prawda. I tak już jesteś w miejscu, w którym jeżeli przegrasz, to nic to zupełnie nie zmieni, a to może ci przynieść tylko pozytywny efekt, więc może to jest pora na coś szalonego. Z drugiej strony zmiany w składzie i też miały teoretycznie ustabilizować Wisłę, tego wcale nie widzimy, więc ciekawi mnie ten draft po prostu. Dla mnie też ważne jest to, że takie drużyny, które już trochę desperacko będą próbowały wyszarpnąć dla siebie zwycięstwa, jeżeli im się uda, może to mocno podkopać autorytet takich zespołów jak Illuminar Gaming. Wyobraź sobie, że tutaj dostają naprawdę mocne bęcki od nietypowej kompozycji i wtedy Illuminar Gaming wchodzi w następne spotkanie z lepszymi rywalami. I będą mieli problem w walce o to drugie miejsce również. To jest, nie zapominajmy, bo trochę bagatelizujemy ten mecz dla Illuminar, że okej, Wisła, najgorsza drużyna, łatwy win, ale to jest konieczny win. Niezależnie od tego, czy będzie to łatwe, czy nie, zwycięstwo. Jest to zwycięstwo absolutnie konieczne, bo są w walce z Pride o to drugie miejsce, również w walce z Devil's One, chociaż oni oczywiście mają jedno zwycięstwo mniej, więc troszeczkę łatwiej to Illuminar przyjdzie. Ale przechodząc już do samego draftu, bardzo ciekawi mnie seria wykluczeń Wisły Płock, bo jest Sylas, którym oczywiście mógłby tutaj nam zagrać Rybson. Trenował nieco więcej tego w solo kolejce. Jest Aatrox, z którym zarówno Connective, jak i Rybson grywali. I jest Irelia, czyli taki polski must ban. Bardzo wiele zespołów się na to decyduje. A propos must banów, oczywiście też wykluczony Mordekaiser, ale Sejuani, po którą Benek sięgał wiele razy i mamy pierwszy wybór. Co jest otwarte? Przypominam, Karma. Tylko Yumi Karma jest dalej wykluczona. Karma, 95% rozgrywek pojawia się nam, czy to na liście banów, czy piku, więc tutaj naturalnie wydaje mi się, że Wisła Płock po nią sięgnęła, chociaż nieco to załamuje tą naszą koncepcję szalonego draftu, chociaż oczywiście może się flexować. To jest też o tyle fajne, że Illuminar Gaming nie pokazał nam jakiejś dużej skłonności do grania Yumi i wydaje mi się, że to jest ze względu na właśnie naturę tego botlane'u. Puki i Delord zawsze będą szli po te duety, które będą starały się dominować jak najszybciej playty, jak najszybsze rotacje. Yumi oczywiście jest silna na linii, może obijać, ale to nie jest taki bezpośredni dominator ze względu na to, że nie weźmie aż tak szybko playtu. Chociaż, jeżeli przypomina mi się dobrze rozgrywka Devil's One przeciwko Illuminar Gaming podczas PL, to właśnie tam Yumi dała to jedno zwycięstwo Illuminar Gaming, więc okej, w Ultralidze nie pokazywali zbyt często właśnie tego kotka na wspierającym, ale nadal gdzieś tam Delord może nią praktykować. Oczywiście polski korki, czemu nie, w ciemno. I szczerze, czemu nie? Zwyro jeszcze nie widzieliśmy na tej postaci. To po pierwsze, po drugie, i tak wszyscy już na świecie grają korkiego w ciemno, praktycznie jedyną w cudzysłowie odpowiedzią jest Azir, bo ta meta, którą obecnie mamy, to jest korki Azir, korki Azir, korki Azir. Jestem ogromnym fanem Varusa, nam idzie w Azira, korkiego nie jest to aż tak dobry wybór, więc tutaj ma to ręce i nogi. Troszeczkę spaliłeś tą Karmę, bo wiadomo, że ona najpewniej nie pójdzie na środek już, ale nadal to są, powiedzmy, podwójne, potrójne flexy. Jeżeli chodzi o Chiny i Koreę, zwłaszcza o Chiny, pojawia nam się tam korki na topie, Dawidsonek był do przodu o jeden sezon cały. Karma mogłaby iść, pamiętajmy, dla Renifera, mogłaby iść dla Pyrki, mogłaby iść również na topa i na mida, więc potencjalnie tu są te wielokrotne flexy. Tylko biorąc pod uwagę, że to Wisła, nie spodziewałbym się, że one się wydarzą. Do tego dobrana jeszcze Rexa i ostatni wybór i to będzie Kai'Sa. Czy kogoś to dziwi? Oj, Kai'Sa dla Pukiego, Lux dla Delorda, Jarvan dla Rybsona, to jest Illuminar Gaming pełną parą. Oni grają swój komfort i absolutnie... Trzy turbo komforty. Tak, i to jest super, bo też nie pokazują żadnych nowych postaci, które teoretycznie mogą trzymać na lepsze drużyny. I to był jeden z tematów, który chciałem jeszcze podjąć przed draftem, bo Illuminar Gaming już w tym sezonie pokazywało nam pewne szalone rozwiązania, które chcą testować, które może kiedyś zaprezentują w playoffach i widzimy, że ostatnio ogólnie w światowym League of Legends widzimy takie zawirowania, jak gracz z tej pozycji idzie nagle tutaj, jakieś podkręcenie. Fina to jest zwłaszcza bardzo popularne, że większość, jeżeli drużyna ma sub midlanera, to wyrzucają top lanery i gra dwóch midlanerów z jakiegoś powodu. Bardzo dużo drużyn to stosuje. W każdym razie na pewno te zmiany pozycji są czymś częstym i dlatego może nawet sam zacząłem rozważać, hej, może to będzie korki dla Bocie i dla Wisły, może to będzie, nie wiem, korki dla Gricka, to by mnie w ogóle nie zdziwiło. Pamiętajmy, że Gricek jest byłym uczestnikiem tego projektu Paktoli, który akurat korkiego na topie grywał, więc nawet mógł mieć tutaj doświadczenie od swojego byłego kolegi zespołu Dawidsonka. Illuminar Gaming w drugiej rotacji, dwa wykluczenia w strzelców i to bardzo agresywnych strzelców, Lucian i to są strzelcy, którzy historycznie dla Renifera działali, tak? Na Lucianie zdobył to zwycięstwo przeciwko Rogue w poprzednim sezonie, to było to zwycięstwo na przełamanie pasy zwycięstw właśnie Rogue. Draven też agresywny przeciwko Kai'Sie
się dobry na linii, no i oczywiście Renifer w jego rękach często występował ten strzelec. Właśnie, bo Luciana na pewno kojarzymy, ale ostatnio nie tak często sięgał po tego Dravena. Ten Draven jest czymś takim bardziej solo kolejkowym i wszyscy po prostu wiedzą, że Renifer tę postać lubił, ma dobre zestawienie w Kai'Sa i całkiem niezły będzie również w Lux, bo przyspieszenie, również możliwość rzucenia standa side sprawia, że troszeczkę łatwiej będzie ci na linii, ale w naszym materiale Renifer oraz Pyrka mówili, że w tym sezonie grają nieco więcej defensywnych botlane'ów i również z tego wynika ich mniejsza agresja. I gdyby to miał być Ezreal, to by troszeczkę nam się w ten schemat wpisywało, ale jest to Caitlyn i zapowiada nam się Caitlyn Karma potencjalnie, bo oczywiście tutaj może być dobrane jeszcze supporta Karma, pójdzie na topa. Jeżeli to miało być Caitlyn Karma w Lux i Kai'Sa, to brzmi jak bardzo, bardzo silna linia. Lux ma naprawdę trudne wymiany, cały czas Karma może przyspieszać swojego strzelca czy siebie, żeby nie zostać trafionym bindingiem i do tego bardzo wielki zasięg, który raz za razem obijasz przeciwników, ale to będzie trash dla Pyrki i wydawałoby się, że to jest mniej opresyjna linia, ale plus jest taki, że jeżeli złapiesz hooka, to przeciwnik albo musi spalić swój błysk, żeby uciec, albo ginie. Lux jest bardzo miękka, jeżeli Delort nie będzie grał Aftershocka, bo oczywiście widywaliśmy te Lux chociażby pod samą, pod Guardian i tak dalej. Po Guardian również, ale zakładam, że to będzie Aftershock, mimo wszystko. Jeżeli trafisz hooka w pułapkę, we playa, w pułapkę, w Nighty Caliber Net, jeszcze po drodze Pintowy Smegra, to jest one shot. I proszę, jest Azirek, tego to nawet, ale się nie dziwię. Ale to może być, czy to nie będzie Azir na topa? Wątpię. Szczerze, myślę, że raczej Kasztelan zagra Azirem, a Ryze pójdzie na topa, bo jeżeli miałbym grać w Karmę, wolałbym chyba zagrać Ryze'a tutaj, a Azira na topa. Wszystkie nasze wątpliwości rozwiane. To prawda, potencjalnie mamy jeszcze 20 sekund, tak, Connective Sky są na topie. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, nowa meta, Ryze póki style. Ale a propos tego Ryze'a, wiem skąd twoje takie pytanie padło, bo historycznie, jeżeli w ogóle spojrzymy na to, co Kasztelan robił z tym Ryze'em, to można się było złapać za głowę. I też ten nowy Ryze zdecydowanie częściej grany na midzie niż na topie, bo przed zmianą związaną z Q i z E i z W i tak dalej, kiedy E jeszcze nie było rozpryskowe, kiedy W było zawsze CC-kiem, ten na topie był bardziej popularny, obecnie zdecydowanie, jeżeli już jest w ogóle grany, to na środku. Tylko jak oceniacie, czy w ogóle widzicie coś, o czym mówiliście wcześniej, czyli zaskoczenie, podkręcenie czegoś ze strony Wisły Płock, staranie się bokiem wejść do tych playoffów? Ja mam taką myśl, że kompozycja, którą grają, jest stosunkowo trudna, bo to, co chcieliby zrobić z tego, co widzę, to jest spuszowanie mocno dolnej alejki, wzięcie jak największej ilości plate'ów, umożliwienie Korkiemu jakiejś tam rotacji za pomocą wejścia tą Caitlyn, rotowania po mapie, tylko to wymaga niepopełnienia błędu. Jeżeli botlane będzie jakkolwiek do tyłu, to nagle kompozycja cała się burzy, bo Korki będzie potrzebował tego jednego, dwóch, trzech przedmiotów, zanim zacznie być użyteczny. Mi się wydaje, że przede wszystkim też Wisła Płock dosyć mocno zaznaczyła, przez którą część mapy będą chcieli grać, bo Korki jest dosyć samowystarczalny, przepuszuje linię, raczej nie zostanie zabity przez przeciwników. Do tego Karma na topie tak samo, więc tutaj Rek'Sai po prostu będzie schodzić na dolną aleję i próba uderzenia w najsilniejszy punkt Illuminar Gaming ze strony Wisły Płock jest naprawdę bardzo optymistyczna. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo oczywiście mają narzędzia, żeby to wykonać. Caitlyn oraz Thresh naprawdę solidny botlane. Rek'Sai to jest królowa dive'ów, zwłaszcza ze strony niebieskiej, bo może przez tą grubą ścianę za plecami przeciwnika po prostu przetunelować. Masz Korkiego, który po szóstym poziomie dostanie paczki i jest teoretycznie jakiś wszechświat, w którym po prostu przepuszowujesz na twardo mida i schodzisz natychmiast do bota i próbujesz czteroosobowego zanurkowania. Czy to się wydarzy? Biorąc pod uwagę koordynację Wisły, mam wątpliwości. Okej, z drugiej strony było już kilka ekip, które starały się podjąć tę dolną aleję Illuminar Gaming i na przykład niedaleko sięgając pamięcią, mecz tygodnia, jeżeli chodzi o tydzień piąty, Devil's One kontra Illuminar Gaming, tam działo się dużo dookoła tej dolnej rzeki, dolnej alei i widzieliśmy, że we wczesnych etapach rozgrywki Devil's One wyglądało tam stosunkowo nieźle, ale głównie ze sprawą leśników. Tam były te wymiany, bo oczywiście pierwsza dobra akcja Devil's One, potem Illuminar Gaming odpowiedziała, ale mimo wszystko wydaje mi się, że IHG ma zbyt doświadczony botlane, żeby dać się złapać na sytuację, w której nagle Rek'Sai wychodzi za ciebie. Na pewno będą mieli wardy, Delort jest rozsądnym supportem i zwłaszcza na tej Lux, na której uważam, że wyglądał fenomenalnie, będzie w stanie dobrą presję zachować dla Puki Style'a. Myślę, że to się po prostu nie wydarzy. Z drugiej strony na pewno też doświadczeni są Renifer i Pyrka, jeżeli chodzi tylko o Wisłę. Po prostu to jest kwestia tego, że jeżeli grasz w odpowiedni sposób, to Rek'Sai cię tak łatwo nie wyłapie. Raczej w tę stronę idę. Tak tutaj naprawdę, tacy starzy wyjadacze sądzę, że jeżeli chcą zaskoczyć Caitlyn Thresh, które jest uznawane od kilku sezonów za taki duet, jeżeli chcesz zdominować dolną aleję, chciałbym zobaczyć tutaj coś innego i tydzień temu próbowali zaskoczyć, z tego co pamiętam, Dariusem Yumi, to nie wyszło, więc dzisiaj wracają do tych bardziej
Standardowych, znaczy, zaskakujących kompozycji, tutaj, duetów. Jeżeli Illuminar Gaming popełni błąd na linii, to istnieje szansa, w której Wisła Płock po prostu ucieka z tą grą. Bo jest szansa, że Pyrka znajdzie fajnego hooka. Nie zapominajmy, że Thresh jest jego jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w ogóle. I jest polskim supportem. Tak? To już inna sprawa. Ale od zawsze, obok tego Brauma, który nam się zaznaczył, zwłaszcza w sezonie zero, jeżeli chodzi o Pyrkę, to Thresh był jego jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci. Miał te kilka wyśmienitych gier na Threshu w historii Ultraligi. I ogólnie jest możliwość, że rzeczywiście złapiesz jakiegoś fajnego trapa, jakiegoś hooka i tak dalej, i tak dalej. I to może wyglądać świetnie. Tylko ze względu na formę obu botlane'ów, tak naturalnym wydaje się powiedzieć, że Illuminar po prostu będzie miało lepszą sytuację. Tylko też patrząc w próżni, nie patrząc po zawodnikach, patrząc po kompozycjach, Wisła Płock wydaje się mieć wiele narzędzi, o których mówiliście, korki, paczki, Rexa, i co, jeżeli dojdzie do jakichś wymian dookoła Smoka, czy tam Wisła nie ma przewagi i czy tam nie powinna szukać kreowania dla siebie sytuacji? Bardzo zależy od momentu, w którym Illuminar Gaming będzie próbował zainicjować, bo kiedy grasz przeciwko Korkiemu, Karmie, Caitlyn, oczywiście oni będą próbowali wokół ciebie grać wokół ciebie przy tych obiektach na mapie ze względu na swój zasięg, na swoje obrażenia, które są w stanie zadawać z dosyć dużej ilości, o Jezus, dosyć długiego dystansu. Ale jeżeli Illuminar Gaming po prostu wejdzie, masz do tego świetnych inicjatorów, takich jak chociażby Jarvan, na którym Rypson spisywał się historycznie naprawdę nieźle w tym sezonie, więc Illuminar Gaming po prostu chce mocno wbić przeciwników, zawsze jest Killer Instinct od Kaisy, do tego dorzucisz Ultimate Lux i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Wisła Płock nie będzie w stanie przygotować wizji, następnie obić swoich przeciwników, także wyprowadzić priorytetu z bocznych alei i ze środkowej, to będzie dosyć trudne, żeby podejmować takie walki wokół Smoka. I też w ogóle wydaje mi się, że wczesne Smoki będą raczej domeną Wisły, jeżeli chodzi o botlane, bo patrz na samo 2v2, raczej będą pchać przeciwników, Karma jest świetna. Na Vlux może, tak jak mówiłeś, łatwo ją skajtować, również ma dobre wymiany. Caitlyn ma większy zasięg niż Kaisa. Patrząc dalej, Karma ma, jeżeli chodzi o... Przepraszam, Thresh, nie Karma. Thresh jest w stanie złapać tą Lux. Jeżeli chodzi o Karmę, ma wczesną dobrą itemizację, bo zazwyczaj będziesz rushował Ludena i jeżeli o to chodzi, Ryze jest zdecydowanie późniejszy, jeżeli chodzi o Power Spike. I tutaj wydaje mi się, że Wisła w kontekście wczesnego Smoka ma lepsze power spike'i niż potencjalnie może mieć przeciwnik. Wydaje mi się, że IHG ma bardziej late-game'ową kompozycję. Patrząc też na solo kolejkę zawodników, tutaj też kreuje się kolejna nadzieja dla Wisły Płock, bo patrzymy na Renifera, Lucian, Zaya, Caitlyn, też kojarzyliśmy go z różnymi agresywnymi wyborami, jak na przykład Lucian w tamtym sezonie na Rogue Sports Club, którego przewagę był nawet gdzieś później w stanie wykorzystać. I zauważmy też na same obrażenia, jakie robi dla swojej drużyny, bo 29% to nie jest mało. Jeżeli nikt inny nie robi, to łatwo jest zrobić obrażenie. Tak, tym bardziej, że masz Pukiego w takim zespole, jakim Illuminar Gaming, który jest wypakowany gwiazdami. Masz Castellana, masz Connectiva i sam Puki też robi więcej obrażeń procentowo od Renifera, więc tutaj naprawdę będzie trudne zadanie. Oczywiście będę upatrywał tutaj jakiegoś powodzenia w Benku, bo cały czas mam z nim związane dosyć duże nadzieje. Młody zawodnik, pierwszy jakiś poważniejszy sezon w jego karierze i jeszcze się dobrze nie pokazał, a jest rozpoznawalny z tych właśnie agresywnych wyborów. I Nidale no, była taka w kratkę, teraz został Rek'Sai. Mamy jednego dobrego zawodnika, Rek'Sai. Oczywiście tutaj mówię o Varionie. Mam nadzieję, że tutaj też zobaczymy podobną agresję i tak jak zauważyłeś, te ganki na dolną aleję będą przede wszystkim domeną początkowych etapów rozgrywki. I patrząc jeszcze tak w kontrze, stwierdziłem, że z ciekawości zerknę na Puki Style'a, żeby zobaczyć jeszcze raz, jak dobry sezon ma ten zawodnik. 35% zadawanych obrażeń w porównaniu do 29%. Robiłeś zagadki? Robiłem zagadki. Przyznałeś się, że to byłeś ty. To miał być Amazon. To była Amazon. Ale zostałeś wpuszczony w maliny. Nie wiem, o czym mówić. To jest, wiesz, jak Batman, prawda? Bruce Wayne idzie przez ulicę i ktoś nagle woła Batman i on mówi, co? To jest właśnie ta sytuacja. To była ta sytuacja. Wracając do Pukiego, bo ogólnie, tak w kilku słowach może, jak dobry sezon ma teraz? Jak dobra to jest persona na scenie polskiej w porównaniu do poprzednich sezonów? A trudno jeszcze o tym powiedzieć bez wyniku końcowego. Nie wiemy, które miejsce zajmie Illuminar Gaming. Jak na razie kreują się na drugą najlepszą drużynę i sądzę, że w serii Best of Five będą w stanie powalczyć z Rogue Sports Club, ale nie zapominajmy, Davidson gdzieś tam czyha, Pride też wydaje się naprawdę solidnym zespołem, więc jeżeli Puki znowu wreszcie coś wygra na polskiej scenie, można powiedzieć, że to jest jego najlepszy sezon, bo no, dotychczasowe jego występy są naprawdę bardzo, ale to bardzo obiecujące i możemy się spodziewać po Illuminar Gaming i samym Pukim naprawdę dużych rzeczy. I też wczoraj rozmawialiśmy w Lolku i Kawuni o tym, że jeżeli chodzi o LEC, takim najlepszym kandydatem do playoffów dla mnie i dla Daniela był Jankos. Tak tutaj w Ultralidze myślę, że mamy dwóch ewidentnych kandydatów do miana MVP splitu i jest to właśnie Puki Style i Selfie. Jeżeli Selfie będzie kontynuował trend kilku...
nie chcę tego nazwać gorszych gier, ale gier, w których nie leci 1v9, bo miał kilka również takich, a póki dalej będzie w taki sposób występował, jak pokazał nam się w tych ostatnich zwycięstwach Illuminar, to możliwe, że nawet on będzie nieco lepiej wypadał w tym rankingu, bo po prostu obaj są świetni i tutaj myślę, że to jest... I to jest paradoksalne, bo mówiliśmy o tym przy okazji sezonu zerowego, że to jest pierwszy taki super dobry sezon dla Pukiego od dawna, gdzie miał troszeczkę, nie nazwę tego złym, ale gorszym okresem kariery i myśleliśmy, że sezon zero, okej, to już jest najlepszy Puki, nie zobaczymy lepszego. I tutaj jest sezon drugi i widzimy jeszcze lepszego Pukiego, więc potencjalnie ten koleś się jeszcze dopiero rozwija. Plus wydaje mi się, że midlanerzy mają o wiele większy potencjał na to, żeby pokazać takie zagrania, takie umiejętności, które będą ich następnie predestynowały do tego, żeby dostali miano MVP. I tutaj Puki z pozycji, jaką jest strzelec w tym sezonie, jakaś niezwykle silna nie jest, pokazuje, że jest w stanie w pojedynkę w zasadzie swój zespół często pociągnąć na samą górę. I jak można zauważyć, delikatnie to studio trwa dłużej. Musieliśmy pogadać o Pukim, bo jest tak dobry. Musieliśmy, ale oczywiście też, jak się pewnie domyślacie, wystąpiło kilka problemów technicznych, za które przepraszamy, ale wracamy po przerwie. Zostańcie z nami, a my postaramy się wrócić ze szczegółami.
gorących emocji z Ultraligą życzy sponsor. Operator marki Pizza Hut. No i z wielką przyjemnością witamy Was tuż przed meczem. Mikołaj Sylwan-Sinacki oraz Daniel Rajon Pastusiak. Dobry wieczór, moi drodzy. Szósta kolejka Ultraligi. Zaczniemy ją dwoma organizacjami z najdłuższą historią właśnie w Ultralidze. Trzeci sezon. No i wiemy, że Iluminar całkiem nieźle idzie. Pytanie, co z Wisłą Płock? Powiem tak. Słyszałem kolegów z analizy, jak mówili, że dość optymistyczny scenariusz uderzać w dolną aleję, ale ja jestem innego zdania. Uderz tam, gdzie się przeciwnik najmniej spodziewa, a spodziewa się najmniej, że uderzysz tam, gdzie ma najpotężniejszą obronę, można by powiedzieć, więc czemu nie? Zresztą patrzę w tym momencie na Benka, który wybrał Rek'Sai, przecież te ganki na dolną aleję mają całkiem duże szanse powodzenia. I mówiłem, moi drodzy, wspominam o tym, że Korgi musiał się pojawić w tej rozgrywce, dlatego też wracamy. Mieliśmy drobne kłopoty techniczne, za które oczywiście Was bardzo serdecznie przepraszamy, ale jesteśmy w grze, jesteśmy na Summoner's Rift, mamy rozstawienie, zgrupowanie zawodników Iluminar wokół dolnej części środkowej alei. I całkiem interesujące, że wchodzą w przeciwnika, który posiada przecież Thresh, a ten złapany na Binding. I naprawdę sporo obrażeń przyjął. Jeszcze rzucony sztandar od Rybsona. Póki do przodu, auto! Póki style! Oj, style to on posiada. 1-0 w pierwszej minucie dla Iluminar Gaming. I to jest ten Póki, którego widzimy w tym sezonie. Co on robi? Nikt się tego nie spodziewał. Spalił błysk, ale również zgarnął pyrkę. 400 sztuk złota. Rozmawiałem wczoraj z Kasztelanem. Właśnie przy okazji Lorka i Kawuni. Mówię do niego, Gawo, ja nigdy nie widziałem takiego Pukiego. Pukiego z takim polotem. I on to po prostu robi z taką łatwością, z taką gracją. Niezłe rozpoczęcie. Być może to jest ten rezonujący botlane. Botlane, o którym ja nawet wcześniej wspominałem chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, że na początku mieliśmy bardzo podzielone zdania na jego temat. Być może Delord upewnia go w jego akcjach. Zobaczcie tutaj, dalej jest to dla mnie niezrozumiałe, że Wisła Płock aż tak łatwo dała się zaskoczyć tym wejściem. Ale wszystko to, co się stało potem, to już czysta gracja i agresja ze strony PukiStyla. Pamiętajmy o tym, że Puki również wyczekał, aż runa Aftershock spadnie, wtedy zagrał agresywnie i nawet błysk nie wystarczył pyrce. Przez chwilę myślałem, że to podpalenie trochę na wiwat, ale okazało się, że tych obrażeń wystarczyło. Jestem niesamowicie ciekaw, czy od samego początku taki właśnie plan posiadał PukiStyle, gdy tylko zobaczył, że Delord postanowił spalić Ignite'a, bo oczywiście dwóch flaszy tutaj nie potrzebowali zawodnicy ich AGS używać, ale właśnie nie posiadasz flasza na swoim AD Carry na dolnej alei, a przecież przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że dolna aleja będzie pod ostrzałem ze strony Wisły Płock. No, tylko ten ostrzał na pewno został diametralnie zmniejszony przy okazji tej pierwszej krwi, bo jest to niezwykle ważne w zestawieniu, w którym Kai'Sa nie jest w tym momencie w najlepszej sytuacji. To na pewno to dodatkowe złoto zdecydowanie dużo zmienia. Zobacz, że w tym momencie pyrka zabezpiecza dolną aleję wizją. Zresztą spójrz, jak wiele było tych totemów zainwestowanych na samym starcie po niebieskiej stronie, właśnie w dolnej części dżungli. W tym momencie oczywiście są podpierane obozy w dżungli i przez jednego, i przez drugiego Rybson. Być może spróbuje ganku na górnej alei, ale najprawdopodobniej będzie wracał w tym momencie do bazy, chociaż jest jeszcze oczywiście do podebrania w razie czego Krab, który za chwilkę pojawi się również po obu stronach rzeki. Patrząc po tym, jak się układa górna aleja, potencjalnie możesz mieć jakieś szanse na to, żeby zaskoczyć Gricka, ale jak niekiedy gankowanie karmy nie jest wcale najprostsze. I teraz jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że w przeciwnej dżungli Wisła Płock nikogo nie spotka, po prostu przechodzi tam Benek i zgarnie sobie dodatkowego kampa. Wymieniają się również krabami zawodnicy obu drużyn w kwestii dżungli właśnie. I mamy czwartą minutę, w której możemy się zacząć zastanawiać, czy oni naprawdę będą w stanie zaatakować tego bota, pomijając fakt spalonego flasha. Bo widzimy Vida i z Wyrą ma mega duże problemy. I może tutaj Benek będzie musiał pomóc. Bardzo słaba sytuacja. Spójrz, że naprawdę mocno obity w tym momencie Kasztelan pełnia punktów zdrowia, aczkolwiek on zużył praktycznie wszystkie staki swojego eliksiru. Ma jeszcze w razie czego ciastka, natomiast Wyro bardzo słabo. I zestawienie, które widzimy już od kilku kolejek, nie tylko... Właściwie w Ultralidze dopiero ono wchodzi, ale na wskroś tych wszystkich głównych lig bardzo często pojawia się i Azir, i Korki. Korki w odpowiedzi
na pana Azira. Tutaj widzieliśmy to nieco odwrotnie, ale to zestawienie jest naprawdę bliskie i to zestawienie nie jest również nastawione na dominację jednej czy drugiej strony w sensu stricte dwóch postaci. Tutaj bardzo dużo zależy od zawodników, ale ta linia jest nastawiona na bardzo duże farmienie. I tutaj z pewnością Kaszczelan sobie zdecydowanie lepiej radzi. Chociaż nie ukrywam, że jeżeli chodzi o tę specyfikę linii, wiele razy widziałem, jak Korki ma naprawdę trudny czas we wczesnej fazie gry, szczególnie kiedy przeciwnik decyduje się na wariant z kometą albo również z elektrokutem, bo pamiętajmy, że to też jest możliwość. Także jednak laning phase często jest po prostu dla Korkiego trudny, dopóki nie uzyskasz Trinity Force'a. Tak? Ten item jest ci niezbędny, żeby prowadzić odpowiednie wymiany, ale teraz Benek przy środkowej alei i właśnie, skoro Zwyro jest ciągle przepuszowywany, to może tutaj spróbować, ale pamiętajmy... Wiesz co, on na pewno wie, Kaszczelan zdawał sobie z tego sprawę, chociaż zobacz, i tak dość późno zareagował na to, będzie w tym momencie musiał użyć błysk, ale Zwyro bardzo zaznaczał swoimi zagraniami, że Benek jest w okolicy. Jaż mi dziwi, że tak spaliłeś flasha, również udało się wyciągnąć tego teleporta, więc wiele poświęciłeś, żeby zostać bezpiecznym, ale teraz dolna, ale Jano, Rybson nie wejdzie. Ta klatka została naprawdę inteligentnie postawiona. Gdyby tylko się na to zdecydował jungler i Luminar Gaming, z automatu zostałby unieruchomiony, a także przyjąłby dodatkowe obrażenia, więc podoba mi się ta zachowawczość, aczkolwiek na dolnej alei to Illuminar wykonało pierwszy krok. Tak, natomiast na środkowej na pewno Kaszczelan będzie musiał bardzo mocno uważać. Teraz będzie mieli spotkanie obu leśników, odbierane obozy z dżungli. Czy Rybson tutaj może się na to zdecydować? Nie wydaje mi się, gdyż Zwyro jest w okolicy. Dlatego musiał się w tym momencie wycofać, ale spójrz, ma dwa najważniejsze obozy w dżungli u siebie dostępne, także te raptorki oraz później golemy zostaną przez niego podebrane. I tak trzeba sobie przyznać jedno, w tym meczu obserwujemy dwie naprawdę doświadczone organizacje, ale z diametralnie zmienionymi do poprzedniego sezonu składami. Na pewno obie organizacje czegoś szukały. Oczywiście ten trzon, ten fundament i w jednej i w drugiej został zachowany. Natomiast patrząc na zmiany w trakcie sezonu Wisły Płock, wiemy, że oni tutaj trochę w akcie desperacji szukali czegoś, aby zmienić, aby wprowadzić jakąś świeżość. Na razie to nie wyszło. I to nie jest tak, że ten skład jest zły. Ja mam wrażenie, że po prostu w słabym czasie został dołączony i nie każdy potrafi się podnieść przy okazji tak słabej sytuacji tej ekipy. Może można by tutaj nawet przytoczyć przykład Excel z LEC, gdzie tam również zmiany zostały trochę późno wprowadzone. Gdyby pan Patryk grał od początku. Na przykład. Tak, twierdzę, że szczerze na pewno by na tym drużyna skorzystała, ale niekiedy trzeba po prostu zagryźć wargi i przygotować się do tego, co nadciąga gang na dolnej alei, złapany za twarz został Delord i to może być zabójstwo na konto drużyny niebieski oczywiście, ale zgarnie tym razem Pyrka, mimo tego, że dwóch innych zawodników bardzo by je chciało zdobyć. Mimo aftershocka proste, super skuteczne, to bym chciał zobaczyć ze strony Wisły. Właśnie takie zagrania, latarnia, trash do przodu, zresztą Pyrka, przypomnijmy sobie. Oczywiście oprócz tego Brauma z Akademii, to również trash się pojawiał. Potrafił nim naprawdę nieźle zagrać, nie tylko właśnie w ramach Ultraligi, ale jeszcze wcześniej. Przypomnijmy jego słynny nick, który jako pierwszym zaistniał, czyli Czołem Ziemniaki. To również garstka historii w ramach tego zawodnika. I w takim razie, czy zasieje więcej na tym polu na dolnej alei? Bo to była naprawdę dobra sytuacja. Tak rzuciłeś latarnię, w sumie gankowanie z latarnią mega ci ułatwia, pomijając fakt, że Rek'Sai jest super mobilnym junglerem, więc może wykorzystywać te wejścia na dolną aleję kilka razy, ale teraz już ward postawiony, Illuminar Gaming dwa Zobacz, razy się nabrać super inteligentnie, bo w tym momencie control ward ze strony Wisły Płock nie łapie obecności tego totemu i to jest bardzo fajne zagranie ze strony Delorda i już w tym momencie oni się spodziewali. Zrobili to raz, powtórzą, przecież ja nie mam błysku, jestem super łatwym celem do wyłapania, a ten totem naprawdę daje im wiele informacji. I poza tym tak strzelam, że nie zniechęci to Benka do gankowania dolnej alei, chociaż tak, jeżeli nie chciałbyś zgankować dolnej, Ryan, to którą, za którą byś się zabrał? Bo na midzie tak spaliłeś oba summoner spele, nic z tego dalej nie wyciągnąłeś, tak? Nie pokarałeś Kaszczelana za to, że powinien spróbować. Powinieneś na pewno spróbować. I tutaj też jest szansa na zanurkowanie na górnej linii, bo jak widzimy, Gricek cały czas przepycha górną aleję, ale również tutaj Rybson mógł się pojawić i spróbować przynajmniej spalić błysk karmie. Na środku na pewno konsekwencja przydałaby się. Na pewno przydałoby się tutaj wyłapanie na linii Azira. Już pod samą wieżą byłoby to ciut trudniejsze, szczególnie, że ma Erkę dostępną.
Dlatego na pewno, jeżeli Benek czegoś szuka, szczególnie, że ma tą runę nastawioną na wczesny etap rozgrywki, jest to Hail of Blades, które zadaje bardzo dużo obrażeń, szczególnie na pierwszych kilku poziomach, musi po prostu znaleźć jakiś gang. Nie będzie to najprostsze, ale spokojnie, jeszcze trochę czasu w tych wczesnych fazach gry posiada jungler Wisły Płock. W tym momencie decyduje się na podjęcie smoka, jednak trzeba tutaj uważać. I to też jest, wiesz, to też jest sposób na to, aby zaprosić przeciwnika do tańca. Jeżeli nie chcesz wyjść pod wieżę, no to chodź po smoka. Oczywiście, tylko że widzisz, tutaj akurat Wisła Płock postanowiła wziąć się za smoka, którego ewidentnie Illuminar Gaming nawet nie miało jak kontestować, ponieważ botlane dopiero co się cofnął, Rybson był sam w dolnej dżungli, więc nawet nie było mowy o tym, żeby gdzieś jakaś walka nastąpiła. I może to też jest sposób, tak, pomyśl o tym. Kolejny smok, oczywiście, również Cloudrake, ale zawsze korzystasz z tych dodatkowych wzmocnień. Za niedługo pojawi się również Herald w dżungli. Tam też mógłbyś spróbować. Tak, patrzysz na swojego midlanera, ten już posiada Sheena, Page'a, powoli pojawiają się te przedmioty, które pomagają ci w wymianach. A skoro Gricek jeszcze ciągle przepuszowuje tę górną, ale ja przynajmniej staram się... Właśnie już powoli to się kończy, bo Łezka jest w ekwipunku Connectiva. On też bardzo skutecznie farmi te stwory, chociaż wyłapanie The Lorda. Czy oni zdecydują się tutaj na agresję? Przypomnijmy, on nie ma błysku. Jest również zagrana Erka, jest latarnia. Bardzo ładnie tu działa. Kolejne zabójstwo dla Wisły Płock. To naprawdę dobrze rokuje. Chciałbym zauważyć, że mało by brakowało, a jeszcze szybciej byłoby zdobyte to zabójstwo. Klatka pięknie postawiona przez Renifera, a i tak centymetrów zabrakło. A dwa zabójstwa na konto Wisły Płock wpadają do 11 minuty, jednak ta dolna aleja nie jest aż tak. Paczki dostępne na raz wyro, więc mogą tutaj nawet pogonić. Właśnie, o tym mówi, jest dobrze zagrany zegarek, pojawi się również Connective. To będzie przewaga, z wyro może być martwy, ale zgarnia również jedno zabójstwo na swoje konto. I będzie wodził przeciwników teraz za nos, może kupić trochę czasu, tak pamiętajmy o tym. To jest każda sekunda, gdzie nie wykorzystuje Illuminar Gaming do tego, żeby robić cokolwiek innego. A to może być nawet execute dla Zwyro. I szczerze? Szapoba! Jeszcze nie, jeszcze jeden autoatak od wieży. Kaszczelanarz się chciał cofać. Szczerze? Nie wiem, czy Zwyro nie mógłby po prostu w krzakach spróbować teleportować, chociaż być może wolał go po prostu zachować. Po prostu ograł. Tak samo jak duet Pyrka Renifer ograli w tym momencie The Lorda. Zobacz, że naprawdę nieźle to wyszło. I po raz kolejny. Mechanicznie na pewno trzeba mieć trochę umiejętności, żeby to zagrać. Ale co do zasady, to jest naprawdę fajne, proste i skuteczne. I może takich zagrań Wiśle brakowało przez pierwszą część sezonu. Coś tam chłopaki mówiły, że agresywniejszy styl gry, być może to jest on, może właśnie nam się ujawnił, tak pamiętajmy, jeszcze nic nie jest stracone. Wisła Płock dalej walczy o playoffy, ale Herald może akurat kilka rzeczy popsuć im na mapie. To na pewno Rybson zgarnia w tym momencie tego Heralda, ma całkiem niezłą wizję, ma również rozbitego kraba, który tutaj w razie czego przyspieszy leśnika. No i jest również Delord, przyspieszona rotacja. Zawodnicy Illuminar chcieli trochę uciekać z tej niewygodnej sytuacji i stwierdzili, że wymienimy się wieżami, jesteśmy drużyną, która w tym momencie na tym traci, ale przy okazji zgarniemy Heralda, bo będziemy mieli przewagę w ludziach. To jest bardzo dobre zagranie Illuminar. To jest jedna z cech, którą musisz posiadać jako dobra drużyna, bo okej, jak może ci się zdarzyć przegrać linię, bo przeciwnik tak się na nią uweźmie, tak na niej zagra, ale rozpoznać, kiedy odpuścić i pójść spróbować coś zrobić w innej części mapy, to jest istotna cecha. A zauważmy, że nawet kilka plate'ów uda ci się zdobyć i może nawet przy odrobinie szczęścia, gdyby Connective poczyścił te miniony, ale najprawdopodobniej nie weźmiesz i tak tej pierwszej wieży na górnej, ale jako Illuminar Gaming. Jednak trzy plejty na spokojnie upadną do tej 14 minuty przy pomocy Rybsona. Pierwsza wieża jednak dla Wisły Płock. Tak, Wisła Płock zdecydowanie, Caitlyn też wykonali swoje zadanie. Gricek nie powinien tutaj zbyt długo czekać, no ale również póki stali do spółki z The Lordem. Wezmą tą strukturę, no i właśnie. W teorii mieliśmy słabą sytuację na dolnej alei, a ostatecznym rozwiązaniem jest wieża za wieżę. I Gricek dostał trochę takiego zadaniowca w tej grze, tak grasz karmą na górnej alei, w dodatku pierwszy item jaki lecisz to jest Spirit Visage. Patrzycie na postacie, które posiada Illuminar Gaming, sporo jest tych AP obrażeń i ta karma będzie niesamowicie dużo się leczyła. Ale jeszcze, no nie oszukujmy się, nie posiada tych przedmiotów, które potencjalnie mogłyby sprawić, że będzie ciut bardziej supportowa. Co to oznacza? Na ten moment to będzie po prostu karma, która będzie musiała wytrzymać nacisk na bocznej alei. Tak, ale pamiętajmy, że karma wraz ze swoją mantrą daje dużo różnych użytecznych umiejętności całej drużynie, więc nawet jeżeli jest to Spirit Visage jako pierwszy item, to i tak w potencjalnych walkach drużynowych będzie całkiem użyteczna względem tego, że ma deficyt w stworach
patrząc tutaj na Konektiva, który naprawdę dobrze zagrał tę linię i Ryze nam się pojawił. Pamiętajmy, że Ryze trochę zepchnięty, wydawało się, że te zmiany nie wpłyną na niego tak znacząco, a mimo wszystko jednak uciekł nam z proplayu. Już nie wszyscy po niego sięgają. Króluje Azir, króluje korki tutaj na środkowej alei. Nawet na górnej bardzo rzadko pojawia się Ryze. Tak, nawet mieliśmy dyskusję na ten temat, jeżeli dobrze pamiętam, ale może o tym za chwilę, ponieważ przy środkowej alei Benek, ale z przeciwnej drużyny Konektiv, Rybson oraz Kaszczelan, więc chcieli nacisnąć na tę środkową wieżę. Swoją drogą ponowny swap w wykonaniu Illuminar Gaming. Ponownie stwierdzili, że nie chcą nawet podejmować walki z Reniferem i Pyrką. I jakie to jest inteligentne, jeszcze raz zaznaczmy. Tak, czekasz do momentu, w którym będziesz sobie spokojnie radził nad tą Caitlyn jako Kai'Sa. I dopóki się to nie stanie, tak, idziesz na linię, na których ich po prostu nie ma. Tak, tylko że w tym momencie zyskała Wisła Płock, bo zgarnęli wieżę w zasadzie za darmo. Mogą również wykonać jakieś zagranie wokół dolnej, ale i tam zmierza Benek, tam również zmierza Rybson. I zastanawiam się, czy będzie chciał po prostu Gricek oddać tą dolną strukturę, bo wtedy tak naprawdę ciągle mamy remis, co oczywiście działa na korzyść zawodników Illuminar. Rybson wyłapywany. Spokojnie, Ultimate może w tym momencie zagrać Benek, do tego wszystkiego jeszcze Ace in the hole! I to jest zabójstwo na konto Renifera! Dobrze zgrana akcja. To może być support. Jeszcze więcej! I to jeszcze do przodu, debug zagrany, jednak jest Emperor's Divide, żeby Kaszczelan się uratował, ale Renifer w tym momencie naprawdę ostrzy sobie kły na zawodników Illuminar Gaming. No to jest ta Wisła Płock, którą chcemy oglądać. Zobacz, pewność siebie w zagraniach. Jest wejście od Benka, do tego od razu dorzuca swoją erkę Renifer i mamy w nagrodę Smoka. Jedno zabójstwo to jest dobrze grająca Wisła Płock. A pamiętajmy, że czysto pod względem statystyk Illuminar Gaming jest o wiele cięższym przeciwnikiem niż na przykład Pirate Sports czy Actina Pact, z którą Wisła Płock będzie się mierzyła o slot w playoffach. Więc tutaj już naprawdę dają do pieca. I tak jak Mikołaju zaznaczałeś na samym starcie naszej transmisji, 1-9 to jest obecny bilans Wisły Płock. Nie imponuje w żadnym stopniu, ale szósta drużyna, dwie drużyny, które trzymają się w tym momencie na szóstym miejscu, mają bilans 4-6. I maksymalnie Wisła Płock może zrobić 5-9, więc jest szansa nawiązania walki. Oczywiście możemy mówić póki co w kontekście matematycznych szans, bo tutaj naprawdę wiele scenariuszy pozytywnych dla Wisły musiałoby się wydarzyć, ale kto wie, nie przekreślajmy jeszcze Wisły. Okej, e-sport jest miejscem, w którym takie rzeczy dzieją się wyjątkowo często. Wyjątkowo. I to nie znaczy, że co sezon, ale przypominamy takie sytuacje jak chociażby z Vitality w poprzednim splicie. Tam kliknęło, może kliknie również tutaj teraz, jednak Benek, czy znajdzie Kaszczelana, podbity na pewno zostanie, Ultimate zagrany jeszcze, hohoj! Zjedzony na obiad, został Kaszczelan, a na środkowej alei została podjęta wieża. Wisła, Płock, w tym meczu nie zna granic. Benek z pewnością nie zna granic, bo ta Rek'Sai, mimo delikatnego marazmu, przez ostatnie kilka minut teraz po prostu grają wyśmienicie. Jest podejście pod wieżę drugiego poziomu, te Hail of Blades, ta runa naprawdę tutaj przysporzyła wiele kłopotów Kaszczelanowi i na jedno combo wyciągnięty. A mamy już tę 17 minutę, więc w sumie można by się było spodziewać, że do 15, do 10, wtedy najważniejsze zadanie będzie miał Benek, ale jeżeli Benek ma się bawić w asasyna, który czeka po prostu w krzakach na przeciwników, ej, w to nie graj, naprawdę, to będzie dawało świetne rezultaty. I spójrz, że również Benek podłączył się do tego trendu, który zaprezentował nam Gricek, czyli ta odporność magiczna budowana bardzo szybko, bo pochłaniacz uroków Hexdrinker to jest przedmiot, który wpasowuje się i w obrażenia, i w to, żebyś dostał również trochę ochrony przed magią. No, ale jak rozbijmy sobie na części pierwsze, dlaczego w ogóle zginął Kaszczelan? Nie chcę nic mówić, ale patrzymy na wizję Illuminar Gaming i chyba będą się musieli zacząć nastawiać na wizję 100% defensywną, tak cofnąć wizję z rzeki, postawić ją w swojej własnej dżungli i starać się wyczyścić wszystkie control wardy, jak chociażby ten jeden, który stał w krzechach, z których zaskoczył przeciwnika Benek. Tak, spójrzmy teraz na to, jak Wisła Płock bardzo fajnie stara się zdiagnozować, że to ta górna część mapy będzie dla nich zdecydowanie bardziej kluczowa. Już będą odpuszczać tą wizję wokół dolnej części mapy. Tam pozostawią Gricka, który radzi sobie całkiem nieźle jak na karmę na bocznej linii. Oni na pewno będą chcieli zagrać, czy to pod Zwyro, czy to pod duet, który całkiem nieźle rozgrywa póki co to spotkanie. Tylko zostawiasz karmę na Ryze'a i na razie on nie jest dużym zagrożeniem, ale pojawi się moment gry, gdzie Ryze'a nawet nie będzie interesowała ta karma. On przyjdzie w teamfight i postara się naprawdę sporo obrażeń zadać, a będzie miał do tego możliwości. I panie Mikołaju, nikt tutaj nie wliczał, szczególnie zawodnicy Illuminar. Wczoraj rozmawialiśmy z Kaszczelanem, walka o top 2. Top 2 jest niezwykle ważne, to jest dla nich
super komfort, no tak, w kontekście rozgrywek posezonowych. Jeżeli miałbyś liczyć spotkania, w których się mogą potknąć, na pewno nie byłoby to spotkanie na Wisłę Płock. Nie, w żadnym wypadku nie mogę sobie na to pozwolić. To może być po pierwsze sensacja, ale po drugie, jeżeli tutaj Wisła dowiozłaby to zwycięstwo, niezwykły problem dla Illuminar Gaming. Nawet więcej. Jeżeli tutaj Wisła dowiozłaby zwycięstwo, nie moglibyśmy nagle mówić, że o, stara, dobra, nowa, odremontowana Wisła. Ale moglibyśmy rzeczywiście patrzeć na Wisełkę jako na odmienioną drużynę. Tak, to są nowi zawodnicy dalej. Ci zawodnicy, Gricek, Zwyro w tym momencie to jest ich trzeci tydzień, jeżeli nie pamięć nie mieli? Trzeci, drugi tydzień. W tym sezonie. W tym sezonie, oczywiście, jak najbardziej. W składzie Wisły Płock. I teoretycznie niewiele by im zajęło, żeby się tak rozpędzić. No na pewno ci kibice Wisły Płock, którzy są z nami wierni od kilku sezonów, zostali stłamszeni. Nie mieli za wiele argumentów do tego, aby powiedzieć, w końcu gra nasza Wisełka. Ej, Rajon, nawet ty zostałeś stłamszony. Największy fan Wisły w redakcji Polsat Games, naprawdę. To już był fenomen, to było przełomowe wydarzenie. Ale, czy jeżeli dobrze, Rajon. Czy nafciarze wrócą? Dokładnie, jeżeli Wisła wygra ten mecz, czy pojawi ci się takie światełko żarzące, taki płomyczek nadziei? Tobie, jako staremu fanowi Wisły. Nie. Jeszcze nie. Zdecydowanie nie, bo wiesz, to nie jest ten czynnik, który może tą wiosnę czynić. To nie jest ta jeszcze jaskółka, którą w zasadzie jest ta jaskółka. No dobrze, ale... Bo jedna wiosna właśnie nie czyni. A przebiśnieg taki? Wiesz, to już roztopy się robią? Coś w tym stylu? Może? Panie Mikołaju, za wcześnie na takie. Okej, okay, ale w takim wypadku myślę, że... Bo ty już tak jakby wrzucasz tutaj to zwycięstwo Wiśle. Nie, w żadnym wypadku, ale Smok Infernalny jest czymś, który ci śniegi roztapia lodowców wielkich. Rozumiesz, o co chodzi? Trzeci w tym momencie smok na konto Wisły Płock i idą w zaparte. Okej, okay, jak przetopią Barona, będzie okej, okay. Mogli rozpocząć tę dyskusję. W takim wypadku czekamy na to, chociaż widzimy, że na razie nie palą się do tego, a raczej palą się, żeby spalić wieżę na Alei Środkowej. To im się udaje, Tier 2 upada. A Gricek jak był na bocznej alei, tak jest. I zauważcie, że wiele to nie przeszkadza w Wiśle Płock, tak oni dalej wykorzystują siłę swojej kompozycji. Siłę chociażby Korkiego, który powoli będzie się uzbrajał w coraz to groźniejsze przedmioty zniszczenia. Trinity Force skończony, Zil zakupione, buty Sorcery jak najbardziej, póki do przodu, ale tym razem to nie jest jeden na jeden, póki style. No i pan Pyrka, przypomina mi się pan Pyrka z Akademii, bo naprawdę gra tak jak za tych czasów sezonu Zero Ultraligi. Trzymał się tutaj z tyłu bezpiecznie, pozwolił Reniferowi w razie czego zagrać latarnię i nic z tego. Erka stracona Pukiego. Oczywiście ona nie ma tak długiego cooldownu, ale to też jest znak, chociaż w tym momencie... Wow! To te magiczne pół sekundy. Pyrka, tak się nie robi. Mimo tego, że miałeś farta, tutaj mogło się to skończyć tragicznie. Illuminar oblega wieżę na środkowej alei, a Wisła Płock jest totalnie niegotowa, aby to obronić. Pytanie, czy w ogóle się na to nastawiali? Tak, musiałeś się zrestować. Zwyro był na górnej alei, naprawdę sporo mi ją sfarmił, chciał cofnąć po cały Rapid Fire Cannon, więc koniec końców to jest trzecia wieża, jaką oddajesz. Mamy 4 do 3 i tak, ale to ty spożywałeś drugą wieżę na środkowej alei. To ty przyjmujesz przewagę wizji przy Baronie, która jest zawsze tak kluczowym elementem w kwestii podjęcia tego obiektywu, więc w sumie oddałeś wieżę za obecny komfort, który posiadasz na mapie. To prawda. I zobacz, że Wisła w tym momencie musi powoli pomyśleć o Baronie. Na pewno z taką przewagą muszą w końcu coś zrobić. To jest 4000 sztuk złota. No i proszę bardzo, mówię, mam, jest rozpoczęty Baron przez Wisłę. Mówiłem przed chwilą o komforcie. Jak tylko będzie nadchodził przeciwnik, oni się o tym na pewno dowiedzą. To się w tym momencie dzieje, a klatki, które postawili na przejściu, uniemożliwią Illuminar Gaming od tak podejście. Pod te bestie ryb są złapane, ale to jest znak dla Wisły Płock, żeby się wycofać. Nie mogą ryzykować straty Barona, szczególnie w tym momencie, kiedy posiadają te 3000 sztuk złota przewagi, ponad zresztą. Ale to była ta próba, którą niekiedy warto podjąć. Nic innego na mapie do wzięcia nie masz. Smok się pojawi za, nie wiem, jeszcze chyba 3 minuty nawet zostały. Na bocznych alejach nie masz co farmić? Go Baron! Po prostu go Baron. I spójrzmy również na obiekty na mapie. Tutaj po prostu jest niezwykle ciężko, również wieże drugiego poziomu. Nie wiem, w teorii Korki Caitlyn to jest całkiem niezłe zestawienie do oblegania, wiesz, ale z drugiej strony również mają całkiem niezłe wejście inicjacje zawodnicy Illuminar i chyba jednak ten Baron będzie po prostu w tym momencie dużo ważniejszy. Właśnie to jest to. Te tier 2, chociaż przerwijmy te rozmyślania, ponieważ na dolnej alei Connective czuł cieknie, nie dał rady, chciał flash!
zgasnąć, ale to podbicie ze strony Rek'Sai było zbyt potężne, żeby nawet ten flash był w stanie pomóc. I proszę bardzo, szóste zabójstwo na konto Wisły Płock. Pierwsze dla Gricka. Udało się Benkowi przerwać zagięcie czasoprzestrzeni. Jest to niezwykle ważne. Przez jeszcze 30 sekund nie będzie konektywa na mapie. Ma w razie czego teleportację. Więc jeżeli Wisła chce coś zrobić, muszą na pewno przyspieszyć ruchy. Muszą podejść pod tego Barona. Tutaj poszło kilka pingów. Jest skorki w okolicy, ale to chyba nie będzie obiektem ich zainteresowania. Chociaż najpierw wypadałoby przepchnąć środkową aleję. To również robi Renifer i będą schodzić pod tego Barona. Teleportacja nawet zainwestowana ze strony Gricka, więc teraz albo nigdy najprawdopodobniej. Chociaż dalej, Rybson, dobry smite i może naprawdę pokiereszować plany Wisły Płock, ale Baron jednak wyjątkowo szybko schodzi, to będzie ta sytuacja. Delord jednak zagrana klatka, również posiada swojego ultimata, żeby tylko obić przeciwników. Teleportacja ze strony Konektiva i szczerze, na sam koniec wymieniliście teleportację za teleportację jako Wisła Płock. Niespecjalnie opłacalny trade. Póki co jest to puste zabójstwo, tak jak wspomniałeś, również teleportacja użyta przez Gricka, nie udało się tutaj niczego sforsować. To było podejście pod Barona, ale z drugiej strony nic się nie stało. Mogą za chwilkę po prostu to ponowić. I wspominałeś te 2-3 minuty temu, że... Oni to robią? Oj nie, naprawdę aż tak z rozpędu to jest naprawdę wielka kula. I oni będą tak sprawdzać, Illuminar, po raz kolejny, czy jesteście gotowi, czy czuwacie, jest kolejny teleport wyciągnięty, brawo Wisła Płock. To było dobre, to było naprawdę dobre. Tym razem zyskaliście, a mają jeszcze 2 teleporty dostępne, tak, to jest coś, o czym nie wspomnieliśmy. Wisła Płock posiada 3 zawodników z teleportami w swojej drużynie. I w tym momencie Illuminar przyjmuje inicjatywę na rzece przy okazji Barona. To oni w tym momencie zainwestowali bardzo dużo w wizję, więc najpierw widzimy również resety ze strony Wisły Płocka, ale o tą wizję na pewno muszą powalczyć przede wszystkim. Na pewno stanie trochę chociaż wyczyszczona przez Gricka. Wiele zombie wardów, czy też wiele, przepraszam bardzo, niebieskich trinketów dookoła leża Barona i również control wardów. Tak, te można wyczyścić bez żadnych soczewek. Zobaczcie, że wystarczył Gricek, żeby pozbyć się większości wardów dookoła Barona. Teraz jeszcze pojawił się Pyrka, więc już na 100% wizja zostanie przejęta ze strony Wisły Płock, chociaż przydałoby się postawić jeszcze kilka wardów. Oczywiście wystarczająco daleko od ściany control ward. Szybki przegląd itemizacji może zróbmy, bo Caitlyn na pewno z tymi 3 przedmiotami jest gotowa do walki. Wypadałoby dorzucić jeszcze to Infinity Edge, ostrze nieskończoności z Wyro z tymi przedmiotami. Byłby super zadowolony z swojej sytuacji, ale też względem swojego przeciwnika na pewno jest po prostu dużo silniejszy. No i spójrzmy również na dolną aleję tutaj. Tak jak mówiłem, Caitlyn jest gotowa, ale również Kai'Sa powoli zaczyna nawiązywać też itemizacją walkę. Właśnie, mówiliście też o dolnej alei. Na dolnej alei w tym momencie jest Zwyro i uwaga, korki z paczkami to stary Ryze, który mógł sobie uciec Realm Warpem i zegarkiem, według mnie. Tak, paczki mają tak spory zasięg, że może sobie bez większych problemów pozwolić na jakieś zabawy na sidelane'ie. Rybson na pewno traci poziomem względem swojego przeciwnika. 3 poziomy do tyłu, to należy też zauważyć. Jest u niego również Electrocute, jeżeli chodzi o tą runę kluczową. To też bardzo ciekawe. Przy czym ten Electrocute tak naprawdę bardziej by ci pomagał we wczesnej fazie gry niż teraz, ponieważ teraz posiadasz bardziej tankowate przedmioty, więc na ile obrażeń ci to daje? Niewiele. Tak, sporo obrażenia podstawowe posiada Jarvan. Tutaj się możemy zgodzić. Ale dalej niewystarczające, żeby ten Electrocute pomógł ci kogokolwiek zberstować od 100 do 0, albo chociażby, nie wiem, od 100 do 30%, tak Zwyro wyskoczy. Renifer najprawdopodobniej też posiada zresztą flasha. I do 5 razy sztuka! Czy Wisła Płock tym razem będzie w stanie wziąć tego Barona? Na pewno Illuminar Connective jest w bardzo dobrej sytuacji i również czapka u niego skończona. Ma tą przewagę w stworach względem swojego przeciwnika. 5000 wytrzymałości. Czy w końcu ktoś się zdecyduje przycisnąć? Pojawi się na pewno Realm War od Connective'a. Wchodzi w tym momencie Rybson, nie zestyluje tego i to jest trudna sytuacja dla Illuminar. Zaryzykowali, ale nie wygrali. Jeszcze do tego 2 zabójstwa. Delord najprawdopodobniej również zginie. Zaflaszuje za nim Zwyro. Jeszcze ten Ace in the Hole. 2 trupy na konto AD Carry drużyny Wisły Płock. I co się w takim razie dzieje? Środkowa aleja będzie puszowana ze strony niebieskich. I to uwielbiam na polskiej scenie. Trochę ryzyka, rzut monetą. Mamy Barona dla Wisły Płock. Jak próbowali, próbowali, w końcu wygrali, słuchajcie. Jak to mówią, nie trafiacie 100% strzałów, których nie wystrzelicie. Czy też strzał, bo zależy czy z łuku, czy z czegoś innego. Ci trafili w końcu. Inhibitor na środkowej alei jest puszowany. Tak jest, mamy inhibitor. Wisła Płock w końcu
dobrnęła do celu. W końcu zgarnęli Barona. Tak jak mówiłem, to był styl, w którym mogli bardzo łatwo zaprzepaścić tą rozgrywkę, bo spójrzmy cały czas na Repsona. On był gotowy, on w odpowiednim momencie znalazł się w Baron Picie. Niemniej jednak tutaj wygrał Benek. I powtórka. Teoretycznie zawsze Barony mogą być 50 na 50. Bo w sumie to zawsze jest smite kontra smite, ale kiedy masz przewagę poziomu nawet nad przeciwnikiem, to już nie jest 50 na 50. Szczególnie kiedy, gdzie cała twoja drużyna po prostu się zgaduje, że ej panowie, zatrzymajmy się tutaj, żeby przeciwnik nie mógł wskoczyć i zesmajtować na przykład na 2000, na 1500. To prawda, Mikołaj, tutaj również zauważyłeś bardzo cenną rzecz. Przewaga poziomu to również przewaga smite'a i to również przemawiało nad tym, aby zaryzykować w tej sytuacji. I no to po prostu idzie nieźle. Mhm. Czekamy na to, jak Wisła będzie kontynuować swoje natarcie. Na pewno ta środkowa aleja tutaj mogą kogoś zostawić, aby cały czas nakładał presję, ale powinni się skupić na jednej z bocznych linii i zmierzają ku dolnej alei. Bo w tym samym momencie top lane się puszuje, Rajon. Tak, musiałeś wybrać jedną do odpuszowania, w sumie miałeś tylko jedną, żeby się nią zająć, bo mid lane będzie stale napierał, więc Wisła Płocka no chyba nie musi się bawić w split pushowanie. Teoretycznie doprowadzenie tych minionów oblężniczych z Baronem byłaby super, bo jednocześnie sprawia, że z mida masz presję, ale ten bot lane to nawet nie jest kwestia czasu, to jest kwestia chwili. I w ultralidze, nie można, że tak powiem, zwolnić czy odpuścić. Mhm. Tutaj cały czas musisz być na najwyższych obrotach. Illuminar Gaming, który był niekwestionowanym faworytem, za chwilkę mogą stracić Nexus, za chwilkę mogą stracić mapę, a to naprawdę skomplikuje ich sytuację w walce o top 2. I czy to miałoby się stać już teraz? Czy mielibyśmy właśnie teraz doświadczyć drugiego zwycięstwa ze strony Wisły Płock? I to na potężne Illuminar, tak? Nie przebierajmy w słowa. To jest ważne wydarzenie dla nafciarzy, ale muszą jeszcze do niego doprowadzić. Pamiętajcie, gra się kończy dopiero, kiedy Nexus wybuchnie, ale ten być może już niedługo. Tak właśnie zrobi, wejście ze strony Rypsona. Kataklizm, ale chyba dla niego bym powiedział. Ten Final Spark również wiele nie robi. Póki stają, musi uciekać, ale jeszcze obrażenia, które się na niego sypią, są zbyt potężne. Inhibitor już dawno. Nexus w tym momencie. I musisz się cieszyć, Rajon, ponieważ Wisła Płock znowu stara się zalśnić. Illuminar Gaming upada i jeszcze tydzień temu zwyciężali na Devil's One, święcili swój bardzo ważny triumf, bo historycznie po raz pierwszy wygrali na tą organizację w Ultralice.